Gerard Sagredo urodził się w zamożnej rodzinie w Wenecji w 977 roku. Na chrzcie otrzymał imię Jerzy. Kiedy miał 5 lat, ciężko zachorował. Wtedy rodzice zawieźli go na wyspę Świętego Jerzego, która leży przy Kanale Wielkim w pobliżu placu Świętego Marka, by ofiarować go świętemu patronowi. Kiedy Jerzy wyzdrowiał, rodzice w podzięce oddali go do klasztoru benedyktynów, który do dziś na tej wyspie się znajduje. Tu obrał sobie imię Gerarda, by uczcić ojca, który to imię nosił, a niedawno zmarł. Studiował w Bolonii, a po powrocie został opatem klasztoru na wyspie Świętego Jerzego. Wkrótce udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Zatrzymał się na Węgrzech, zaproszony przez opata Rasję, do opactwa w Pannonhalmie. Król Święty Stefan był pod tak dużym wrażeniem pobożności i wiedzy Gerarda, że namówił go do pozostania na Węgrzech w celu prowadzenia misji ewangelizacyjnej wśród węgierskich pogan i nauczania 8-letniego królewicza świętego Emeryka. Po pewnym czasie Gerard usunął się na pustkowie, gdzie spędził kilka lat jako eremita. Nie są nam znane szczegóły jego pasterzowania. Według podania, kiedy po śmierci świętego Stefana, podobnie jak po śmierci Bolesława Chrobrego w Polsce, powstała na Węgrzech reakcja pogańska, Gerard miał paść jej ofiarą. Jego ciało miało zostać strącone do Dunaju ze stromej góry Kelem, zwanej dzisiaj Górą Świętego Gerarda, Gelerta. Dnia 24 września 1046 roku. W roku 1083 papież Święty Grzegorz VII na prośbę Świętego Władysława zezwolił na kult Gerarda wraz ze Świętym Stefanem, Świętym Emerykiem i Świętym Andrzejem Świeradem i jego towarzyszem Świętym Benedyktem. Gerard zostawił kilkanaście pism, z których do naszych czasów ocalało tylko jedno – komentarz do Księgi Daniela nad pieśnią trzech młodzieńców w piecu ognistym. Manuskrypt ten ogłoszono drukiem w 1790 roku. Gerardowi przypisuje się także autorstwo rad, jakie święty Stefan napisał dla swojego syna, świętego Emeryka. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Gerard aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.